Nie. Cześć godziny, witam was serdecznie na kanale fokusowana dzisiaj przez was z Tagiem. Tagiem, w którym sobie porozmawiamy o facetach. Autorski tak, Agaty z kanału Vlog Misterka, zawsze chcę powiedzieć coś innego. Agata wymyśliła tak, którą właśnie poznacie nas, nagrywając tutaj od tej strony trochę bardziej prywatnej, czyli porozmawiając o naszych męskich preferencjach, jak to było, pierwsza miłość, bla bla bla. Także jeśli macie ochotę wysłuchać odpowiedzi na moje pytania, które zadała nam Agata, zapraszam was do oglądania. Pierwsze pytanie, jaki był twój ideał faceta kiedyś i dziś? Powiem wam, że ja nigdy nie miałam ideałów, patrząc na to, jak wyglądali moi partnerzy, z którymi byłam wcześniej, zanim poznałam mojego męża. Każdy był inny, każdy był z innej bajki, jeśli chodzi o wygląd, charakter. Nigdy nie jechałam, że tak powiem, po jednym typie. Musiało po prostu coś zaskoczyć, musiało coś mi się spodobać, coś mnie zintrygować lub na początku zdenerwować, a później to się przeradzało w coś innego, żeby facet mi się spodobał w jakiś sposób. Kiedyś podobały mi się bardziej, że tak powiem, faceci w takim typie siada karnacja, ciemniejsze włosy i tak dalej, a teraz podobają się po prostu brody i tacy faceci, którzy są męscy, tak ogólnie mówiąc. Drugie pytanie, czy wolisz facetów typu bad boy, czy miły i romantyczny? Ani takich, ani takich, tak naprawdę. Bad boy to może jest fajny, nie wiem, facet, kiedy jesteśmy młode i wiecie, jeszcze się bawimy. A romantyk też nie lubię zbyt takich romantycznych i grzecznych facetów. Lubię grzecznych, ale nie romantycznych. Ja, wiecie, jaki jest mój typ faceta? Właśnie mój mąż jest taki, ja to mówię, że budowlaniec. Budowlaniec, czyli facet, który w domu wszystko zrobi, który potrafi ogarnąć rzeczy, o których ja nie mam bladego pojęcia. Oczywiście potrafię pomalować ściany i wymienić żarówkę, ale wiecie, lubię taki właśnie typ faceta, jak to mówię, że lepszy budowlaniec niż ciepłe, romantyczne kluchy, bo przyjdzie co do czego, prawdziwe życie to taki budowlaniec jest bardziej praktyczny, przynajmniej dla mnie. Trzecie pytanie, aktor, który skradł ci serce. Serio? No wiadomo, wiadomo, chyba wiecie. Wiecie? Wiecie? No Ryan Gosling po prostu... Uwielbiam go i jakbym mogła, to nie wiem, co bym z nim zrobiła, ale to jest właśnie facet, który no, ma coś w sobie i też wiem, że wiem z tego, co gdzieś tam czytałam, jakie informacje krążą na świecie, to wiem, że to też jest ogólnie mówiąc bardzo dobry człowiek, który pomaga, który ma dobre serce, który jest skromny i jest mi coś takiego po prostu, że aż mnie po prostu wszystko, dzieje mi się wszystko naraz, dzieje mi się wszystko naraz, tylko o nim myślę, jak go widzę w filmach, kocham, uwielbiam i tak, Ryan Gosling, nikt inny. Czwarte pytanie, czy twój mąż, partner odpowiada twojemu ideałowi, typowi faceta? Tak jak wam mówię, ideału ani typu raczej nigdy nie miałam, zawsze musiało mi się coś konkretnego tutaj sobie spodobać. I też w zależności od tego, na jakim etapie mojego życia byłam, to różni faceci też mi się podobali. I w momencie, kiedy poznałam mojego męża, poznałam go, zaczęliśmy się, wiecie, spotykać, byliśmy razem i to z czasem wszystko tak rosło, się budowało i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że naprawdę nie mam na co narzekać. Kiedy słyszę to, jak mają moje koleżanki lub w pracy ktoś coś opowiada, że jaki jest czyjś facet, to ja naprawdę jeszcze bardziej doceniam to, jaki jest mój mąż, bo w moich oczach idealny nigdy nie będzie, bo nie ma ludzi idealnych, ale naprawdę myślę, że się dogadujemy i każdy z naszych znajomych może powiedzieć, że tworzymy po prostu taką udaną, dobraną parę, czyli chyba jest dobrze. Piąte, czy wierzysz, że miłość od pierwszego wejrzenia zdarzyła ci się i czy przetrwała ona próbę czasu? Zdarzyła mi się taka miłość, doświadczyłam takiego zjawiska i to było dla mnie coś właśnie, no jak z filmu, jak z książki można powiedzieć, bo była, nie będę opowiadała w szczegółach, udziała w szczegóły i tak dalej, ale była jakaś taka sytuacja, że to był związek kilkuletni, że pierwszy raz, kiedy zobaczyłam tego właśnie chłopaka na żywo, kiedy się poznaliśmy, to po prostu nic dookoła nie widziałam, po prostu on szedł w moją stronę i on do mnie nagle coś mówił, robiło się u mnie gorąco i rozlewało się to po mnie i po prostu wariowałam, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i doświadczyłam tego, do tej pory pamiętam to uczucie, było to coś cudownego i trwało jakiś czas, skończyło się, a to takie nastoletnie miłości, miłostki, ale tak, przytrafiło mi się i powiem wam, że podobnego uczucia doznałam podczas, chyba jakieś, o czym mówiłam, podczas ślubu naszego kościelnego, właśnie już z moim obecnym mężem, obecnym, no miałam jednego męża, ale
było coś takiego, że kiedy właśnie już, już był sam dzień ślubu i tak dalej, kościół, to kiedy szłam przez ten kościół, to w ogóle właśnie z tatą, to nie widziałam jakby, mam wrażenie, że wszystko tylko jest takie zamazane, bym szła przez jakiś taki tunel i po prostu szłam do tego Andrzeja, widziałam go i tak właśnie podobne uczucie we mnie się tak rozpłynęło, że tak czułam, że dobrze robię, nie miałam żadnych wątpliwości. I byłam naprawdę szczęśliwa i to właśnie było dla mnie takie, jakby nie wiem, na nowo zakochanie się, coś było takiego w tym, nie wiem, no magicznego, ktoś teraz może mówić, że nie wiem, że bredzę, ale takie uczucie właśnie by mi się wtedy urodziło, tak jakby taka miłość się po mnie rozlała. Boże, jak to brzmi infantylnie, ale coś takiego było, także doświadczyłam, że tak powiem, zakochania, miłości od pierwszego wejrzenia. Zakochałam się w kimś i miałam podobne uczucie podczas właśnie naszego ślubu i mam nadzieję, że to był dobry znak. Szóste, twój trik, który zawsze działa na facetów, gdy czegoś potrzebujesz. Nie wiem, nie miałam raczej takich trików. Dziewczyny mówiły, że najlepiej to, wiecie, zgrywać takiego po prostu głupola, wiecie, możesz coś mi zrobić. Ja nie znoszę się nikogo o nic prosić. Raczej nie lubiłam, kiedy ktoś coś dla mnie robił i nie mam takich, takich trików. Raczej po mojej mamie jestem bardzo samodzielna, niezależna i działam sama. Nie robię z siebie głupka, żeby coś od kogoś dostać. No. Siódme. Pierwsza rzecz, cecha, na którą zwracasz uwagę u nowo poznanych mężczyzn. Nie zwracam uwagi na nic, bo mnie nie interesuje, jak ktoś jest ubrany, czy ktoś ma włosy na żelu, brodę, czy nosi jakiś, nie wiem, markowy zegarek. Nie interesuje mnie to, bo już po prostu nie mam ochoty, ani chęci, ani potrzeby zwracania uwagi na innych, ale taką cechę charakteru, na którą zwracam uwagę, to jest to, jak faceci właśnie zwracają się do kobiet, jak są w ich... kiedy ona jest obok, jacy oni są, kiedy ich, jej obok nie ma, jak się o niej wyrażają. I to na tej podstawie oceniam faceta, bo tak jak mówię, zegarek czy paznokcie, zęby, włosy, to dla mnie nie ma znaczenia. Bo ważne jest to, jak się, jaki jest dla swojej kobiety. Myślę, że to jest coś, na co bardzo zwracam uwagę. Ósme pytanie, jesteś wolna, czy już nie pamiętam jak to jest, przy próbie poderwania cię przez przystojnego faceta, twój ideał, jesteś niedostępna, nieśmiała, flirciara, przejmujesz pałeczkę. Zawsze to było kiedyś, dawno, nie pamiętam tych czasów, bo ja zawsze byłam w jakimś związku i to było moim zdaniem głupie, bo tak naprawdę człowiek nie miał czasu, żeby tak do końca poznać siebie, wiedzieć czego chce, tylko zawsze był w związku. Tak, z mojej perspektywy to wyglądało, ale to różnie. Zależy jaki facet, jaka sytuacja, czy nie wiem, po prostu gotuje się we mnie i patrzę na niego sobie i myślę, o Jesus, oh my God, czy myślę sobie, no Boże, co za frajer, albo nie wiem, kolega. Zależy od sytuacji, także nie odpowiem na to pytanie konkretnie, bo to zależy od tego typa, który stoi przede mną. Piąte, pierwsza randka, pocałunek, a może coś więcej? Coś więcej raczej nie, raczej na pewno nie. Ale pocałunek, dlaczego nie? Ale mi się zrymowało. Dziesiąte. Moje wymarzone zaręczyny. Romantyczne, typowe dwoje, niespodziewane, zaplanowane, zaskakujące z pompą. To powiem wam tak, nasze były skromne w domu, we troje i było naprawdę, było przyjemnie. Ale wymarzone, to jest o wymarzone pytanie, wolałam, żeby to było no, nie, z rodzicami moimi, z moimi no, nie, gdzieś tam bliskimi, żeby to było takie na przykład na jakiejś nie wiem, rodzinnej imprezie, nie mówię o kimś, czyimś weselu, bo takie rzeczy mi się akurat osobiście nie podobają, kiedy na moim weselu ktoś by się komuś oświadczał, bo to jest mój dzień, mój, wasz niech będzie za dzień lub dwa, wiecie, to tego akurat bym nie chciała, żeby nie wiem, na jakiejś takiej imprezie czyjejś mi się na przykład mój mąż oświadczył, a było w domu, było fajnie, było w porządku, tak jak mówię, mogło być to takie, nie wiem, powiedzmy na świętach, o święta, moim zdaniem to jest fajny okres, chociaż nasze były przed świętami, ale byliśmy sami. Ale nie narzekam, bo wiem, że mój mąż nie byłby też stworzony do planowania zaręczyn z pompą wielkich i organizowania nie wiadomo czego, bo od organizowania w tym domu jestem ja, a ja mu się raczej bym nie oświadczyła. I tutaj mamy chyba 11 pytanie. Na jeden dzień stajesz się mężczyzną. Co robisz? Gdybym mogła się zamienić z moim mężem, to chciałabym zobaczyć, jak to jest prowadzić samochody, bo wiele samochodów w ciągu dnia prowadzi. I to mnie zawsze... tak zastanawiało. Oczywiście nie ma problemu, mogę sobie robić prawo jazdy i tak dalej, ale wiem, że się tego nie nadaje, a gdybym była na przykład moim mężem czy innym facetem, który prowadzi, to chciałabym może właśnie prowadzić auto.
Tak, tak właśnie wygląda moja odpowiedź na ostatnie, 11 pytanie. Mam nadzieję, że się Wam moje pytania spodobały. Może napiszcie mi w opisie na dole, w opisie. W opis raczej nie wejdziecie, tam nic nie zmienicie, ale w komentarzu, czy Wy zakochałyście się kiedyś od pierwszego wejrzenia. Nie piszcie, czy to przetrwało, czy nie, tylko napiszcie, czy znacie to uczucie, taką właśnie miłość. A ja, Agacie, bardzo dziękuję za otagowanie. I jeśli same nagrywacie, znowu ta powieka mi drga, a ja do amigdały. Off topic. Czy Wy to widzicie? Ja to widzę. Czy się ja to czuję? W każdym bądź razie pytania są na dole. Jeśli same nagrywacie, macie ochotę odpowiedzieć, to Was zapraszam. A z tego miejsca ode mnie to już tyle. Na dzisiaj widzimy się w kolejnym filmiku. Pewnie jutro. Pa, pa.